system zawodowcy jest narzędziem, które umożliwia kojarzenie potrzeb pracodawców z możliwościami uczniów szkół ponadgimnazjalnych, uczniów szkół zawodowych. Przyświecają nam dwa cele. Pierwszy cel gospodarczy, drugi cel edukacyjny. Z jednej strony chcielibyśmy przyspieszyć dostosowanie świeżych absolwentów do potrzeb rynku pracy. Z drugiej strony jest to cel edukacyjny. Chodzi o to, żeby dostosowywać procesy edukacji do potrzeb rynku pracy i w tym kierunku zmierzają wszystkie działania, które realizujemy w projekcie. Wielu naszych absolwentów, inżynierów, którzy potem są menedżerami, czy w fabrykach, czy na budowach, trochę żalą się, że brakuje tego staffu, tych kadr o wykształceniu takim typowo zawodowym. System daje możliwość pracodawcom opisania swoich potrzeb w zakresie kompetencji i kwalifikacji przyszłych pracowników, ale również osób, które mogą odbywać praktyki i staże. Co jest tam takim ogromnym plusem, to to, że można sobie konkretny profil firmy, ja sam gdzieś tam konkretny profil firmy znaleźć pod kątem pracowników, sam gdzieś tam chyba trzech pracodawców z własnej ręki dodałem i myślę, że to jest o tyle dobre, że fajnie targetuje młodzież pod kątem konkretnej pracy. Natomiast uczniowie opisują swoje profile kompetencyjne, chwaląc się przed przyszłymi pracodawcami tym, czego się już nauczyli w szkole, a konkretnie jakie umiejętności i kompetencje posiadają. Ta strona nam umożliwiała jakby lepszy kontakt z pracodawcą. Mogliśmy tam wpisywać swoje certyfikaty, które już otrzymaliśmy i z pracodawcą przeglądać, co my robiliśmy, jak się nasze postępy w nauce. Czasami tam zaglądamy, ponieważ są tam jakieś oferty pracy od pracodawców, na przykład na wakacje czy praktyka jakaś. Rozwijamy system analizowania i monitorowania rynku tak, aby uczeń potrafił określić, co umie, co potrafi, jakie ma kompetencje oraz jednocześnie, żeby pracodawca umiał wskazać, jakich kompetencji on oczekuje i co będzie potrzebne. Ten projekt traktujemy jako właśnie spełnianie swojej misji w tym obszarze, po prostu służyć społeczeństwu, służyć gospodarce. W procesach kształcenia efekty dają znać o sobie w dłuższej perspektywie, natomiast jeśli chodzi o aspekt gospodarczy, chodzi o wspomaganie z jednej strony pracodawców, żeby obniżali koszty rekrutacji pracowników, adaptacji pracowników, żeby liczba pomyłek w zakresie przyjmowania pracownika do pracy była mniejsza. Z drugiej strony chodzi o to, żeby ułatwić start młodym ludziom, żeby ułatwić im start tutaj w naszym regionie, żeby ta wiedza, kapitał ludzki pozostawały u nas w Wielkopolsce. Trzeba wrócić do takiego hasła, że szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru.